witam Was dzisiaj w kolejnym filmie i będzie to kolejny test gadżetów urodowych z AliExpress. I tym razem w roli głównej będzie taki produkt do ust, który już krąży w internecie. Jest to taki lip tint, który nakłada się na usta, potem ściąga się tą warstwę, która zastyga. No i rzekomo ma to być taki efekt delikatny, jak Azjatki właśnie noszą na ustach, czyli takie delikatne tylko zabarwienie ust. Produkt co najmniej intrygujący i wywołał wielkie zainteresowanie w internecie, więc pomyślałam, że go Wam po prostu pokażę. Mój jest w kolorze cherry red, czyli coś takiego czerwoniastego. No to co, testujemy. Według instrukcji, którą znalazłam na AliExpress, trzeba ten produkt nałożyć na około 5-10 minut i potem po prostu zdjąć, jak te wszystkie takie maseczki z twarzy. No to co, nakładamy, trochę się boję. Okej. Aplikator standardowy, jak we wszystkich prawie błyszczykach, w tubce. No i co? Nakładamy. Strasznie ciężko się to nakłada, co myślę widać. Bo to po prostu niesamowicie szybko zastyga. O Jezu, i piecze. Okej, aplikacja na pewno do przyjemnych nie należy. Pewnie upaćkam się tym aż pod nos. Pachnie po prostu jak chemiczna wiśnia. Boże, jakie to jest obleśne. Wygląda jak skrzepnięta krew. Wydaje mi się, że tego się nie da równo nałożyć, ale czuję już jak zastyga na ustach. Pomimo moich wielkich starań nie da się tego równo nałożyć. Niestety. Bardzo nieprzyjemne w smaku. Na pewno ten produkt nie należy do smacznych błyszczyków, które się zjada. To jest obleśne. Bardzo słone. I w ogóle. No dobra, czyli mam z tym siedzieć teraz 5-10 minut. Nie wiem, czy wytrzymam. W każdym razie ściąga delikatnie te usta, więc no chyba zastygnie i mam nadzieję, że będę mogła to ściągnąć z ust. To do zobaczenia za 5 minut. Teraz to się aż przysunę, bo nie wierzę po prostu, że to zejdzie. Mam całe czerwone zęby. Jezu. Wygląda to strasznie. Na pewno nie jest to przyjemny produkt i nie wyobrażam sobie używania go. Jezu, no wyglądam jakbym połknęła krew. Dobra. Spróbujmy. Zeszło. Taki śmieszny glutek. Połóżmy go sobie gdzieś. Dobra. Schodzi bardzo gładko. Grunt, żeby po prostu złapać jeden kawałek, gdzie można po prostu zahaczyć sobie. Nie no, generalnie to muszę w tym momencie umyć zęby. Ale siara. I nawet aż tak nie widać, że nie mogłam po prostu nałożyć tego równo. Więc jakbym miała to ocenić, to efekt jest dość ładny. Typowo azjatycki, czyli takie właśnie podszczypane delikatnie usta, nic mocnego. No jest to taki wiśniowy kolor. Natomiast czy ten efekt jest warty siedzenia w tym nieprzyjemnym czymś na ustach przez 10 minut, bo siedziałam 10 minut, bo po 5 jeszcze było mokre. No to nie jestem pewna. Poza tym cały czas mam brudne zęby. Natomiast absolutnie odradzam używania tego. To nie jest przyjemne, jest niesmaczne, powoduje takie dziwne ściągnięcie na ustach. No po prostu jest co najmniej podejrzane, więc myślę, że częstsze używanie tego nie przyniesie Wam nic dobrego i ten efekt nie jest warty takiego cierpienia. No może nie nazwę tego cierpieniem, ale takich nieprzyjemności. Jest masę produktów w drogeriach, dzięki którym uzyskacie taki efekt i nie będziecie musiały nosić tej dziwnej mazi na ustach i nosić tego też między zębami, tak jak ja w tym momencie. Także tyle co do tego produktu. Absolutnie nie polecam, nie warto. Jeżeli test Wam się podobał i chcecie więcej takich testów chińskich produktów, to koniecznie dajcie znać i ja dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!